Trzecia seria filmów o Godzilli, nazwana przez fanów Millennium lub Shinsei, ma dla mnie sporo wad i generalnie nie jestem jej oddanym fanem. Podczas powtarzania sobie tych filmów zauważyłem swego rodzaju zmęczenie materiału. W zamyśle Toho każdy nowy film miał być oddzielnie potraktowaną historią, stworzoną przez różnych twórców. W rezultacie średnio co roku widzom przypominano, jak Godzilla się narodził, a że prawie zawsze była to podobna historia, ludzie zaczęli mieć tego dosyć. Nie ukrywam, że ja też. I właśnie między innymi dzięki złamaniu tej reguły, SOS dla Tokio jest dla mnie najlepszym filmem tego okresu. Po raz trzeci do wyreżyserowania dzieła został zatrudniony Masaaki Tezuka, który pracował nad poprzednim filmem oraz Godzilla kontra Megagirus. Tokio SOS jest kontynuacją historii Kiryu, co sprawia, że obraz jest jedynym sequelem okresu Shinsei. I ten pomysł ma bardzo wiele zalet, chociażby nie musimy słuchać po raz piąty, jaki to Godzilla jest zły i niedobry. Wkraczamy w historię z buta i z niespodziewanym pojawieniem się Motry. I to nie byle jakiej Motry, bo jest to ta sama ćma, która zniszczyła Tokio w 1961 roku. Czyli nie tylko jest to sequel do pierwszego Godziry i Godzilla X Mecha Godzilla 3, ale też właśnie do Motry z 1961 roku. No i jeszcze War of Gargantuas, no bo... Jakoś chcieli uzasadnić, skąd armia ma masery, ale to nie jest ważne w kontekście fabuły. Powraca najfajniejszy bohater Motry, dr Chujo, tylko tym razem jest na emeryturze. Ups. W każdym razie to do niego i jego wnuków zwracają się Shobijin, które przekonują go, że niezbyt fajnym zagraniem jest użycie kości Godzilli do budowy mecha Godzilli. Twierdzą, iż naruszyło to spokój zmarłego stworzenia i nalegają, aby zamknąć projekt i pozwolić staremu weteranowi powrócić do krainy mlekiem i atomem płynącej. W razie, gdy powróci Godzilla, to właśnie Motra ma obronić Japończyków przed zagrożeniem. I to jest to sama Motra, co w 61 roku! Z pewnego powodu plan jednak nie wypala i w walce wziąć udział muszą wszystkie trzy potwory. Największą zaletą tego obrazu jest jego konstrukcja. Prowadzenie do filmu jest silne, dzięki dobrze poprowadzonej ekspozycji pierwszy akt nie nudzi, ba, jest wręcz intensywny. Reżyser świetnie buduje napięcie, wszyscy od dawna czekają na powrót jaszczura, którego tym bardziej się obawiają, bo naprawa Kiryu trwa sporo czasu. Udało się więc osiągnąć to, co jak dla mnie nie wyszło w poprzedniej części, stworzenie gęstej atmosfery. Po 40 minutach dochodzimy natomiast do ogromnej walki, trwającej do samego końca. Starć potworów nie podzielono tutaj na kawałki, między którymi przerwy wypełnione zostały dziwnie oderwanymi od reszty ludźmi, jak to miało miejsce w wielu filmach z Godzillą. Wątki zostały bardzo sprytnie wplecione w jedną gigantyczną batalię. Dzięki temu ogląda się to świetnie, płynnie, a samo tempo, jak już przyspieszy, to nie zwalnia. Tym bardziej, że każda sekwencja walk lub pojawienie się jednego z potworów została genialnie zainscenizowana przez Tezukę. Każdy z dwóch wielkich wejść Motry robi ogromne wrażenie. Sekwencja, w której lata w chmurach, a ścigający ją piloci odrzutowców dezorientują się, słysząc śpiew wróżek, kapitalnie wprowadza w klimat, robi mega wrażenie i pozostawia po sobie dreszcze. Też dzięki genialnej muzyce, ale do tego przejdę później. Tak samo Godzilla i Kiryu. Jak w najlepszych Monster Movies, potwory nie pojawiają się tak po prostu, one się powoli odsłaniają. Na początku widzimy jedynie skrawki naszego Godziry, a gdy wchodzi on do portu, nie jesteśmy w stanie go zobaczyć. Widzimy natomiast regularnie wybuchające miny podwodne, genialnie budujące napięcie i strach. Zresztą mógłbym tak wyliczać bez końca, bo zaraz potem Motra ma drugą sekwencję wchodzącą, na której się prawie cholera popłakałem, bo tak sprawnie ujęła piękno tej kreatury. A wisienką na torcie pozostaje Kiryu, który nie robi mniejszego wrażenia. Wszystko to zostało zrobione z wielką subtelnością reżyserską. Miło widzieć, że twórca nauczył się na błędach, ustrzegł się patosu, a sprawił, że potwory robią wrażenie swoją inscenizacją oraz poczuciem, że ich starcie jest ważne. Brałem je totalnie na serio, było strasznie emocjonujące. Zresztą ten film pozwolił rozwinąć skrzydła nie tylko reżyserowi, ale też chyba każdemu artyście pracującemu nad stroną wizualną. SOS dla Tokio to najlepiej wyglądający film kaiju ever! No, może konkurowałby z nowym amerykańskim Godzillą, ale w porównaniu do filmów japońskich wygląda obłędnie dobrze. Efekty makietkowe są niesamowite, najlepsze w całej serii. Każde uderzenie potworów miało swój efekt, wydawało się takie ogromne i majestatyczne. Każdy wybuch budynku wydawał się autentyczny. Cholera, nawet CGI było o dwie klasy lepsze niż Giant Monsters All Out Attack, które te
teraz porównanie wydaje się być niezwykle ubogie. To też kwestia tego, że film nakręcono w świetny sposób. Kamera wiele razy obejmuje pięknie wyglądające kompozycje, które jeszcze długo będą przewijać mi się przez umysł. W ogóle, hej, muzyka też jest świetna! Za nią odpowiada ponownie Michiro Oshima. Jak te znane motywy brzmią jak zwykle genialnie i zostały świetnie wplecione, tak pojawiają się tu nowe, dotyczące Motry. To fajny miks motywów skomponowanych przez Ifukube, podrasowanych przez styl Oshimy, czerpiący garściami ze specyficznej arabskości znanej z utworów Kosekiego. Soundtrack jest odpowiedzialny w 50% za emocje w tym filmie. Nadaje potworom wiele subtelnej majestatyczności. Cały film wciąga i trzyma w napięciu i tak by się nie stało, gdyby wątki ludzkie zostały kompletnie spieprzone. Ale wow, jest dobrze! To znaczy, pozostawiają one lekki niedosyt, ale bohaterowie są dobrym zaczepieniem emocji. Mają całkiem niezły setup, dość prędko mamy pojęcie, kim oni są. No i cóż, na tym się zatrzymują. Trochę szkoda, bo podstawa jest dobra. Jak wspomniałem, powraca tu Hiroshi Koizumi jako profesor Chujo, znany widzom Motry. Szkoda, że sprowadzono go do roli sympatycznego dziadka, któremu w sobie kibicujesz, ale z drugiej strony potencjał na dopełnienie jego charakterystyki został nieco niewykorzystany. Ale jest dobrym łącznikiem filmu z oryginalną historią o Wielkiej Ćmie, dzięki czemu pewne zwroty fabularne, jak i nawiązania mają zupełnie 100% sens. Głównym bohaterem jest natomiast wnuk Chujo, Yoshito. Na tym etapie zaciekawił mnie w ogóle sam fakt traktowania przez Tezukę swoich protagonistów. W obu częściach Mechagodzilli są oni naprawdę zamknięci w sobie i w pewien sposób odseparowani od reszty przez swoją wrażliwość. Jak w poprzednim filmie z Akane nie do końca udało się subtelnie zaznaczyć emocji wynikających z takiego stanu, tak z Yoshito jest znacznie lepiej. To zasługa zarówno aktora, Noboru Kaneko, jak i scenarzystów. Zamiast uczynić go nieco awkward i dość dziwacznym, jak to było w przypadku Akane, Yoshito to sympatyczny, poświęcający się sprawie pasjonat, który w pewnym momencie może okazać się jedynym ratunkiem sytuacji. Co prawda jego relacje z pozostałymi bohaterami można by nieco rozbudować. Wątek z przyjaciółką powracającą po latach jest kompletnie niewykorzystany, a standardowy dla Tezuki motyw dręczyciela jest poprowadzony dość sympatycznie i satysfakcjonująco, ale też bardzo schematycznie. Ale kurde, dostajemy protagonistę, który jest angażujący. Kibicujemy mu i praktycznie nic nam w tym nie przeszkadza. W filmie z Godzillą. To jest spore osiągnięcie. W rezultacie Tokyo SOS to film, któremu aż chce się wybaczać. Mógłbym tu wypomnieć parę błędów narracyjnych czy nielogiczności oraz fakt, że sposób, w jaki reżyser ciska nam ciekawe swojej esencji przesłanie, jest naprawdę moralizatorski, ale szczerze nie chce mi się. To film, który daje ogromną ilość praktycznie nieskalanej frajdy. Jest to kapitalna rozrywka, której wady konwencji ograniczone są do małego stopnia, a wszelkie zalety doprowadzone do praktycznej perfekcji. Aż sam byłem zaskoczony, to emocjonujący film, najlepszy w całej trzeciej serii. No i niestety ostatni dobry japoński film z Godzillą, jaki dotychczas dostaliśmy. Bo tak, jest jeszcze jeden, o którym opowiemy sobie w ostatnim odcinku Godzilla Zin.